Siema wszystkim, z tej strony Szakal. Dzisiaj będziemy zwiedzać kanały. Tak jak pamiętacie, ostatnio skończyliśmy na Kostnicy. Było naprawdę nieciekawie, było strasznie. Ja byłem przerażony. A dzisiaj zostały te kanały i chyba poznamy dzisiaj nowego potworka. Bo z tego co czytałem w waszych komentarzach, potworów są dwa czy trzy typy. Ja poznałem na razie jeden. Drugi chyba był w Kostnicy, ale niestety Daniel upadł na ziemię i gówno widziałem. No i zostały kanały i chyba nowy potworek, którego nie chcę poznawać dzisiaj. Jest godzina 2 rano. Ja zawsze tylko w takich godzinach gram w tą grę. Wiecie, musi być klimat, najlepiej sam w domu. Dzisiaj akurat też jestem. Ja naprawdę bardzo często jestem sam w domu. Wiecie, starzy pracują i tak dalej. Wtedy sobie włączam tą gierkę. Mogę sobie komentować na spokojnie, bo później strasznie mi to beret ryje. Dobra. O, zapomniałem, że nie mamy tego oliwy. Mamy 8 krzesiw. Laudanum. Cholera, nie cierpię wody. Znaczy, wodę lubię w rzeczywistości, ale przez tą grę to trochę znienawidziłem. Chwila, co to było? Grzyby, halucynogeny. Okej. Dobra. Kurwa, nie podoba mi się to, ni chuja. Fajnie, na razie nic nie widzę. A czym on już ma fazę? O cholera, tam przechodzi. W pizdę. Wszędzie te grzyby rosną. A nie wiem, czy to nie był ten nowy typ potwora. Dobra. Najpierw sprawdźmy może. Nie ma żadnych zadań. Zajebiście. Jak ja lubię, jak ja nie wiem, co mam robić. Cholera, to jest ten młyn, a nie. Mam nadzieję, że coś widzicie. Tu jest dzwon. Jezu, ile tu jest znów... O kurwa, ile tu jest znów przejść. Chyba trochę sobie podgłośnię jeszcze muzykę w słuchawkach. Znaczy muzykę, dźwięki z gry. Ja pierdolę. Co to było? A to tylko ten wodny potwór. Mam wrażenie, jakby coś zaczął tutaj pływać. Cholera. Cholerne odgłosy wody. W pizdę, sam się siebie boję już. Dobra. Najgorsze jest właśnie w tej grze, że człowiek sobie sam wkręca, że coś widzi. Jest posrane. No tam są jakieś drzwi. Niezmiernie mnie to cieszy. Powoli otworzymy. No, nic nie ma. Wszędzie te grzyby rosną. Okej. Dobra, musimy coś z tą maszyną zrobić. To chyba nie tak. Już jest cicho, tylko nie wiem, co ja w ogóle zrobiłem. O, bardzo mnie to cieszy. Nie, to. No to on tak napełnia. Dobra, mamy całą, całą bańkę oliwy, czy tam lampion. Nie wiem, czy ja tutaj coś mam zrobić. No, coś trzeba zrobić, tylko ja chyba źle zrobiłem.
Na razie mi został. Jezus. Chwila, chwila, ja chcę się przypatrzeć dzisiaj. O kurwa, idzie tutaj. Je, ja pierdolę. O kurwę. Jebany. Cholera, naprawdę nieciekawy widok, jakby taki UFO w naszą stronę szedł. Dobra, póki jest ode mnie z daleka, to czuję się spoko. Nie chcę teraz stąd wychodzić, ale on tych drzwi nie może rozwalić. Bym się nie miał gdzie skryć. Czekajcie, muszę założyć bluzę, bo już mi jest zimno. Przez te jebane ufoki. W ogóle na te wakacje zajebista pogoda jest. Dosłownie nowy miesiąc powstał, lipcopad. Co chwilę, kurwa, burze, deszcz. Nie ma jak wyjść na dwór. Dobra. Idziemy do tego potwora. Już się czuję. Plus 10 do ochrony. Założyłem bluzę. Kurwa, on może to usłyszeć, te dźwięki wody. Dobra, tak się wychylało. Ja pierdolę, nowe przejście zrobił. Tego nie było przecież. To było... Gdzie ja jestem? Chwila. Zakręciłem się. Tak, to była ta drabina. Stary, gdzie ja teraz idę? Tak, wtedy szliśmy... Kurwa, którędy my szliśmy? O stary. Zgubiłem się. Ale się chujowo teraz czuję. Dobra, szliśmy stąd. Cały spocony jestem. Nie cierpię takich miejscówek. Szliśmy tędy. Tak. A, tutaj? Dobra. To my na tą samą ramę patrzyliśmy, przez którą przeszliśmy. Dobra, to już jest spoko. Tam mi się coś powaliło. Myślałem, że to jest jakiś nowy korytarz. Dobra, tędy nie przejdziemy, tędy też nie. Zostaje nam jeden korytarz, który ten potwór ostatnio wchodził. Zajebiście mi się to nie podoba. Nie lubię tych jego faz. Dobra. Sorry, jeśli słychać moje oddychanie, ale nic na to nie poradzę, bo jak biorę wycisz, tłumienie tam, wiecie. Biorę wycisz, właśnie wyszumianie, to wtedy kompletnie nie słychać dźwięku z gry. Trochę to jest dziwne. Ja pierdolę. Możesz ciszej iść. Kurwa, nie lubię tych korytarzy tutaj. Cicho, cicho. Nic tutaj nie ma. Naprawdę posrane, nigdzie nie mogę przejść. Co to jest za dźwignia? No, coś zrobię, naprawię i... Przesrane będzie, coś czuję, bo ten potwór. Cholera. Ja to już jest taki właśnie odruch bezwarunkowy u mnie. Fajnie. Zajebiście. Dobra, dwie dźwignie regulują tutaj pracę maszyny. Nie wiem, czy ta maszyna przewodzi jakoś wodę, znaczy... Nie mam pojęcia, co ta maszyna w ogóle robi.
Na razie mam rurę. Krótka rura. A, wiem. Rurę mogę wpakować w ten młyn. Wtedy go unieruchomię. Może przejdę. To nie jest w ogóle głupi pomysł. Nie, na kątek gdzieś będzie. Ja pierdolę. Ale się naprawdę dziwne uczucie. Tutaj chcę wpakować. Zajebiście. Nareszcie jakiś dobry pomysł. Dobra. Tylko tutaj raczej nie chciałem przechodzić. Znów nowe korytarze. W ogóle chyba ktoś nie chciał, żebyśmy tędy przechodzili, skoro montował taki młynek. Tu jest tylko jeden korytarz. Kurwa, to odgłosy wody. Znów nowe drzwi. Tędy się nie da przejść, chociaż jest to trochę zniszczone. Ciągle mi się mylą literki. Tak, wydaje się być słabsza. Racja. O kurwa! Te jebane czerwone. O Jezu. Znów jakiś... Nie. Daniel, turn around this instant. Cholera. O kurwa. Ja pierdolę, to jest ten potwór. No, tak wygląda w całej okazałości. Naprawdę są trochę takie przerażające. Niby teraz tak śmiesznie jest, ale jak za tobą biegną, to jest w ogóle co innego. Dobra, pytanie. Ale się na mnie gapisz. Pytanie o... Jak ten potworek zginął? Bo... Nawet... Kurwa mać. Kurwa, co za chujowe uczucie. Oh fuck. Coś tam jest? Ja pierdolę. O stary, o stary. To cholerne czerwone. Ale się przeraziłem teraz. Ja widzę, że coś tego potworka wchłonęło i chyba nie ten czerwony pierożek, tylko... Albo nowy typ potworka... Nie wiem. W ogóle co ja mam teraz zrobić? Chwila. M. Tak, jedna brama wydaje się być słabsza. A mogę rozwalić to młotkiem, spróbować. Najpierw muszę to wypieprzyć, bo dziwnie się czuję, jak nam się tak lepi. Dobra, idziemy. Cholera, znów coś tutaj będzie. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Kurwa, gdzie się tu schować? Ratowana brama została rozerwana przez to stworzenie. Zajebiście. To stworzenie chyba jest... Ja pierdolę, kurwo! Muszę cię zobaczyć. O stary. Ja pierdolę, on nie ma normalnych rąk. On ma jakieś miecze. Czy tam tasaki. Skurwiel. On to rozerwał, tego potworka.
pojebane, tam poszedł, w drugą stronę i bardzo dobrze. Kurwa, nie chce nas stąd wychodzić teraz. On rozerwał tego potwora. To co tym bardziej może ze mną zrobić? Dobra, muszę iść. Po cichu, po cichu.